Siemano, witam was bardzo serdecznie z tej strony Nikodem, a to jest kolejny odcinek z Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. W tym odcinku niestety przepraszam was bez kamery. Oczywiście jeszcze tutaj ogarniemy sobie ładnie, pięknie wszystko. Ogarnąłbym tutaj jeszcze coś, co my w katalogu właściwie mamy. Możemy coś sobie kupić. Tutaj za drogo, ale może jakąś gierę albo coś. Jakąś gierę. Co to jest? Riding Rockets. Liability Risk na 1. No nie wiem, no zobaczmy. Mam nadzieję, że ryzyka nie będziemy mieli. Mamy risk na 1 i możemy dostać leciutki pozew, ale zobaczmy, czy ten. Safety Straps. Okej, dobra. Tu ogarnięte, to ogarnięte i to ogarnięte. A Candy Cadet nic nie ma, tutaj też nic. Okej, Fruity Maze mamy zaliczone. Tu jeszcze, o, i proszę. A Lefty? Jezu, on ma risk 9, Boże Święty. Jak najgorzej. Najgorzej, nie robi się tak. Nie robi się tak. Dobra, zobaczmy te rokety całe. Playtest. O no. A, tak się strzela. Okej, dobra. Ło, szybko, szybko poszło. Ej, ciekawa giera. Jeszcze raz chcę. Dobra. Czyli mamy tutaj tak. Boże, jaka ta gra jest głośna. Ciekawe, ile trzeba punkcioków zdobyć. To mnie ciekawi bardzo. Jezu, atakująca pizka. Nic nadzwyczajnego. Szczerze mówiąc, taki. Oj, taki arkadzik. 1260 punktów. Okej, okay, spoko. Weźmy Candy Cadeta jeszcze. I have candy all day. Every day. Candy. 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 Okej, cukieras. Spoko. Dobra, czy my mamy coś jeszcze do ogarnięcia? Zróbmy... Nie mogę? Czemu nie mogę? A bo tokenów już nie mam. No to w takim razie finish. Zostaliśmy finisherem. Okej, pamiętam, że mamy bebę tutaj w okolicy. Equipment. Dwa razy szybki print. Oj, 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 oj. Pamiętajmy o tym, że jest baby. Dobra, oni są w miarę daleko teraz. Więc róbmy wszystko po jednym razie i dopiero potem ogarniemy całą resztę. Czyli tak jak w poprzednim odcinku po prostu. Dajmy tutaj. Trochę się ochłodźmy, dobra. Wyłączmy kompa. I to. Ooo. Bebe jest blisko. Odejdź. Oj, oj, oj. Ono, no, no. Co ja robisz, prawda? To są jaja jakieś.
Ej, co jest? Czemu ich nagle 5 się pojawiło? Kogo my mamy jeszcze? Kogo my mamy jeszcze? Czemu nagle ich 5 się pojawiło? Halo? Dobra, oni są daleko. Nie przyjdą aż tak szybko. Super. Jej. Thanks, Freddy. No trochę przeforsowałem. Jej. Chyba wpuszczenie Leftiego tutaj było złym pomysłem. Tak, kupiliśmy Leftiego, tak. I on tu sobie ładnie, pięknie chodzi. Więc jednym słowem mamy przerypane. I to bardzo. Czy jak wywalę Leftiego, to będzie łatwo jej? Bo to teraz wygląda to tak, jakby Lefty... był tu. No i no. Ej, mogę Mr. Hippo kupić. Ej, spoko. Dobra, czy teraz jak nie będziemy mieli Leftiego, to coś się wydarzy? W sensie na scenie? Dobra, printujemy. Niby 2 razy szybsze drukowanko jest. Niby. Kurde, tak szybko? Ja sobie nie życzę. Dobra. Tu nikogo nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Naprawdę? Czujesz się jak w domu? Szczerze mówiąc, ja nie. Kiła i mogiła, baby. Noti, noti. Przepraszam, że tak cicho jestem. Ale... jestem w tupiu. I to bardzo. Naprawdę? Panie Williamie Aftonie. Sobie pana tu nie życzę. Już tu mam 100 stopni. Dobra, drukujemy to i sru. Kończymy zabawę. Koniec. Zajebiście. Super. Uf. Udało się. Co my teraz mamy? Lefty. Lefty.
A nie, koniec. No more is here. I'm already inside. Throw the back to the alley. Ej, ukończyłem grę? Chyba gierę ukończyłem, ale nie jestem pewien. Food revenue 814. Ej, ładnie poszliśmy. No i zero pozwów. Spoko. Blueprint mode. O. Chyba jeszcze jedna giera nas czeka, prawda? To na pewno nie w tym odcinku. Dobra, zobaczmy, co my w katalogu mamy. Co my możemy kupić? Ball Pit Tower. Co to jest? Leather Tower. Lemonade Clown. Kupmy to, zobaczmy. Neon Jukebox. Security to Health and Safety. 1200. Rockstar Freddy. Kurna, oni kosztują dwa koła. Póki co nie. Tu coś możemy kupić? Mech. Nie. No dobra. Ten lefty. Dobra, co my możemy wywalić takiego? Fruity Maze już nie jest nam potrzebny, więc możemy się tego pozbyć i dać tego oto słodziaka. Zobaczmy, playtest. Ruski klon. Jaki big... Jaki czonki on w ogóle jest. Dobra. Elo. Balumboje. No i super, dobra. To w kolejnym odcinku wydaje mi się kolejna giera, ale jeszcze bym sprawdził to. Czy nie mamy czegoś jeszcze? Czy nie mamy czegoś jeszcze tutaj do ogarnięcia w tej minigierce? Bo na pewno coś może być jeszcze. Pamiętajmy, że była dziura chyba w okolicach czwartego okrążenia. I trzeba się rozglądać za tym. Bym się trzymał tutaj właśnie tego dolnego pasa. Jezu, jak popierdzielam, 200 ała kilometrów na godzinę. Bardzo bym chciał wiedzieć, czy coś tutaj jeszcze można zrobić. Skoro Fruity Maze'a ogarnęliśmy, to też może mieć jakieś zakończenie, prawda? Było czwarte okrążenie, czy piąte, bo teraz zgłupiałem. I teraz specjalnie tak robię, bo... Gdzie nigdy nic nie wiadomo, nie? Było chyba... Tak! Dobra, mamy. Czy my gdzieś jeszcze możemy iść? Czy to jest tyle? To mnie ciekawi. Czyli będzie jeszcze jedna noc do ogarnięcia, właśnie z Leftim już. Więc to miejmy też na uwadze. No ale chyba wydaje mi się, że możemy przejść to. Dobra, zobaczmy tutaj, bo... Tu nie wszystko było ogarnięte. Juniors. To w ogóle jest... Ciekawe. Że faktycznie gdzieś w uniwersum FNAF mogła istnieć taka pizzeria. Come on, you know you can't be here. Don't make this more difficult than it... has to be. Czy ja nie wiem, mogę gdzieś tu wejść? Cokolwiek? Czy nie? To coś musi być więcej.
czy nie ma? A jak nie pójdę do samochodu? A, to automatycznie wpierdziela mnie do auta. Rozumiem. No i dobra. Zobaczmy, czy mamy coś jeszcze. Czy mamy coś nowego do ogarnięcia. Bo to jest intrygujące, że tak nagle nas potem wywaliło. Czy ja mogę iść gdzie indziej? Mogę. Kosze na śmieci? Ciekawe. Krzoczek. Spoko. Dobra. Zobaczmy, czy faktycznie możemy iść gdziekolwiek dalej. Czy ta minigierka ma jakiś większy sens? Nie mogę. Czy co, muszę iść zgodnie z fabułą? Tak jak we Fruity Maze? Tylko, że we Fruity Maze się potem zbierało jakieś zakrwawione springtrapy, także... To w ogóle... Też jest ciekawe. Kurde, no dobra, no wbijamy na chatę, no może coś ten. Limbikin alone, no dobra, to już wiemy. This is my house. Otwieraj te drzwi! Już więcej nie mogę, okej. Okay. Okej, czyli tak, przejdziemy jeszcze jedną noc. Już niestety Lefty przyjdzie. Ale ciekawi mnie, bo to już będzie koniec, tak? To już będzie koniec. I potem będziemy mogli ich nie wołać tutaj. Po prostu ich wrzucać z powrotem do alejki i mieć wyrypane na nich. Czyli w tym przypadku też Lefty'ego nie możemy kupować, bo Lefty sam chyba do nas przyjdzie. Aczkolwiek nie wiem. Run to that place again. He will be sorry when he gets back. I co, i nic? Dosłownie nic? A jakbym tam nie wjechał? To co by się stało? To mnie ciekawi. Czy coś by się stało takiego? To mnie bardzo ciekawi, czy coś by się stało faktycznie, czy nic by się nie stało, jakbym... Jezu, ominął to. Aj. To jest ciekawe bardzo. Przynajmniej, żeby 1000 punktów zdobyć, nie? To... Fajnie by było. O jest, o jest. Kurde. Powiadomienia ze Steama. Spoko, bo ja ich tu nie widzicie. Nie wiem, chyba w przypadku Deforesta widać powiadomienia ze Steama, a przynajmniej jak są achievementy, nie? Ale nie jestem pewien. Dobra, i nie zjeżdżamy tam. Może coś będzie jeszcze więcej. Co to w ogóle skrywa? Tu nie wjeżdżamy. Może na górze coś? Koniec. Dalej nic. Dziwne. Dobra, weźmy na koniec Candy Kadeta i kończymy to. Candy, Candy, Candy. Aha, okej, okay. Dobra, w takim razie to by było na tyle, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się cieplutko, do następnego odcinka i pa pa!